Cześć, witajcie. Nazywam się Kacper Ogłodziński i jestem absolwentem wydziału, na którym dzisiaj się znajdujemy. Obecnie pracuję w budownictwie kubaturowym jako kierownik robót w austriackiej firmie, która zajmuje się generalnym wykonawstwem. Opiekuję się całą branżą mechaniczną i sanitarną. Pierwszą, większą, znaczącą zawodowo dla mnie realizacją była budowa galerii handlowej w Tomaszowie Mazowieckim, ponieważ otrzymałem bardzo odpowiedzialny i szeroki zakres na tej realizacji, co dało mi bardzo duże doświadczenie i perspektywistyczne spojrzenie na kolejne realizacje. Na początku wydawało mi się, że będzie trudno znaleźć pracę. W czasie, kiedy ja zaczynałem studia, nie było to takie pewne. Natomiast uważam, że pewna determinacja pozwala osiągnąć to i po znalezieniu pierwszej pracy, właściwie z każdą inną, było już łatwo. Politechnikę Warszawską wybrałem dlatego, że była to politechnika rankingowo na najwyższym miejscu. I samą Politechnikę, dlatego że chciałem się kształcić technicznie. Chciałem zostać inżynierem. Uważam, że to są studia interdyscyplinarne i multidyscyplinarne, które dają ogromne, bardzo szerokie możliwości. Po tych studiach możemy pracować właściwie w każdej z branż. W czasie, kiedy rozpoczynałem studia, zastanawiałem się, czy podjąć edukację na Wydziale Inżynierii Budowlanej, czy też może na Wydziale Instalacji Budowlanych. Dzisiaj bardzo cieszę się, że poszedłem w tym kierunku, ponieważ zajmuję się zapewnieniem odpowiednich parametrów środowiska wewnętrznego w obiektach. Odpowiadamy w naszej branży za efekt końcowy takiego budynku i to, jak funkcjonuje i jak czuje się w nim człowiek, a także odpowiadamy za bezpieczeństwo, czyli zajmujemy się ochroną pożarową, która jest niezwykle istotna w dzisiejszym budownictwie. Jakie przedmioty wykorzystuję dzisiaj w życiu zawodowym? Odpowiedziałbym, że znaczną większość, przynajmniej w 80%, może nie w takiej formie, w jakiej to wtedy było przekazywane dla nas, a raczej chodzi o to, że wszystko, cała ta wiedza teoretyczna, która została nam przekazana, stanowi podstawę chociażby do zdobycia w życiu zawodowym uprawnień budowlanych, które opierają się przede wszystkim o teorię i można to skonfrontować w praktyce. Bardzo często pojawiają się teraz tematy, realizacje, które są indywidualnym dziełem i wymagają tak naprawdę analizy poniekąd naukowej i wtedy sięgamy po wiedzę z tamtych czasów lub po kontakty z ówczesnymi nauczycielami czy obecnymi. Kończąc studia, myślałem, że zakończę współpracę z tym wydziałem, natomiast stało się zupełnie inaczej, ponieważ tematy i projekty, w których biorę udział, bardzo często wymagają dużo głębszej i szerszej wiedzy, często naukowej. Wówczas tak naprawdę sięgam po telefon i kontaktuję się z osobami, które zajmowały się w tamtych czasach danymi zagadnieniami i które są ekspertami w swojej branży. Czy mogę ocenić, czy ten wydział zmienił się na przestrzeni lat? Nie jest to dla mnie łatwe, ponieważ od czasów zakończenia studiów nie jestem tu stałym bywalcem. Natomiast dzięki uprzejmości nauczycieli mogłem odwiedzić laboratoria, które bardzo mnie zaskoczyły, ponieważ zostały zupełnie odmienione, bardzo dobrze doposażone technicznie i wydaje mi się, że zakres laboratoriów, które będą i są tam prowadzone, jest o wiele szerszy niż w czasie, kiedy ja obecnie tutaj studiowałem. Czy utrzymuję kontakt z osobami, które poznałem na wydziale w tamtym czasie? Jak najbardziej. Był to czas zawiązywania wielu znajomości prywatnych, które trwają do dzisiaj, a także znajomości zawodowych, które dzisiaj wykorzystuję w pracy zawodowej. Radę, jaką dałbym sobie na tamten czas, to na pewno to, żeby bardziej wykorzystywać otrzymywaną wiedzę. Kiedy coś jest jakby dla nas niejasne, warto o to pytać i rozwijać, ponieważ wszystko to, co było wtedy teorią i wydawało się być może niepotrzebne, stanowi początek kariery zawodowej.